Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku. Mam nadzieję, że nie ostatnim Scrum Mechanic z metodem 2014. No to dzisiaj sobie zobaczymy, czy zostanę mechanikiem. Czy będę dobrym mechanikiem. Więc tak, co mamy tutaj do zrobienia? Zobaczmy. Sprawdźmy, co mamy tutaj do zrobienia. Filtr powietrza i oleju. Okej, olej. Sprawdź rozrząd. Rozrządy, dobra. Green field, olej. No w sumie takie dosyć łatwe. I tak. Najpierw zajmiemy się rozrządem. Co ja tutaj patrzam? Ulala, panie dobry. Tu jest, ja pierdyle. Tu jest wszystko kurde do wymiany. Tu jest totalnie wszystko do wymiany. Kto tak zapuścił? Tak zapuścił samochód. Zero. O Boże, o Boże. To jest wszystko do wymiany. Patrzcie, jak to jest wszystko podedzewiałe. Jezus Maria. Widać, że kobieta nim jeździ. Yeah, widać, że kobieta nim jeździ. Jezu. Taki widok, to aż oczy krwawią. Dobra, czyli cały rozrząd trzeba wymienić. Tak w sumie. Czyli cały rozrząd wymieniamy. Wiem, chodzę trochę dziwne, dlatego że mam rozdzielczość mam słabą. Bo chciałem mieć większe FPS-y. A przypłacam to właśnie jakoś, no poczekajcie. Alternator 500, serio? Co by tutaj nam musimy na pewno kupić? Pewno musimy kupić, tak. Pasek rozrządu to jest na stówę. Pasek klinowy też musimy kupić. Dalej. Pompa wody. W sumie to tak, pompa wody też. Dalej. Co tu jeszcze musimy kupić? W sumie to tutaj byśmy musieli wszystko popływać. Rozrusznik, pompa paliwowa, pompa wody. O, to musimy kupić. Co musimy tu jeszcze kupić? Koło pasowe napinanie, co musimy kupić? Jeszcze coś jeszcze? Czy coś jeszcze? Chyba nie. Na to dokładnie 500 kosztuje. Troszeczkę za dużo, jak dla mnie. No halo. No, dobra, weszło. Dobra. Rozmontowujemy tutaj teraz wszystko w 4 dupy. Rozmontowujemy tutaj teraz wszystko w 4 dupy. Cyk. Cyk. Się będę trzeba odkręcić. To też trzeba zdjąć. A, tego się nie da chyba zdjąć, okej. I teraz wszystko na nowo zakładamy. Cyk. A, czyli ten alternator też by się przydało wymienić. Dobra, to za chwilę kupimy alternator. Jak na razie musimy tutaj powymieniać wszystko, co się da. To trzeba wymienić, to trzeba wymienić. I teraz tak, czy... A, teraz... Alternator, dobra, czekajcie, musimy kupić ten alternator. Bo alternator też już... zaczyna... padać. Ale nie ma w części używanych jakiegoś alternatora. Kurde, 5000 tych oboli. Jest taki alternator. Nie ma. Dobra, to trudno. Mówi się, to trudno. Trzeba kupić 500 dolarów. Troszeczkę za dużo, troszeczkę tutaj cena jest zawyżona, panie. Panie mój. Cyk. No, dawaj, śruba. Halo. Dobra, weszło. I to. Dobra, i mamy tutaj już chyba to zrobione. To można rozmontować w ogóle? Nie, czekajcie.
Tu żeśmy zrobili? Tak, rozrząd już. Właśnie kupiłem ten szrot swojej żonie i trzeba z nim zrobić podstawowy przegląd, wyinfiltrować i sprawdzić rozrząd. Aha, czyli kupiły, no, w sumie przepraszam, bo zwracam ochotę, bo powiedziałem, że to kobieta nie jeździła. Chociaż kto wie, może przed szrotem może kobieta nie prowadziła. Nie zdziwiłbym się, szczerze mówiąc. Dobra, teraz tak, trzeba zmienić olej. Ale żeby zmienić olej, trzeba go podnieść. Klapa się automatycznie zamknęła, widzę. Trzeba go podnieść i spuścić ten stary olej. Ja przecież patrzę, wszystko kurde podezrzewiałe. Boże święty, Matko Jezusowa. No, halo. O, tak, jest, dobra. Wymień, no kurde, traf to teraz. O, olej się polał. Zakończyło się, zakończyło się. Dobra. Teraz można to chyba już ściągnąć. Ściąga się, ściąga się. Dobra. Utwieramy machinę. Odkręcamy korekę. Nie chciałem tego, ale dobra. Lejemy nowym olejem. Nowym olejem trzeba nalać. Ja z tego oleju. Dobra, olejkę już tutaj zakręcamy. Tutaj naładowałem ten olejem. Cyk. Dobra, i teraz tak. Tutaj już jest. Wymień filtr powietrza i oleju. Okej. Już w sumie czekajcie. Może najpierw sobie kupimy na ten filtr. Te filtry wszystkie. Do kupy. Te wszystkie filtry sobie trzeba kupić najpierw do kupy wszystko. Filtr oleju. Czekajcie, tam był filtr oleju, czy jeszcze filtr powietrza, okej, okay, sorry. Filtr oleju już mamy, jeszcze filtr powietrza. Pyk. No dobra, i można wymieniać. Najpierw może wymontujmy tutaj to. Trzeba tutaj wszystko podkręcać, było wymieniać. Dobra, to zdejmujemy. Cztery śruby do odkręcenia. Cyk, cyk. I filtr powietrza. Dobra, teraz trzeba złożyć nowy filtr. O, 11% powinno. Ja bym tutaj jeszcze, że to bym zrobił generalny remont całego silnika. Nie tylko silnika. Bo całego samochodu by się przydało zrobić generalny remont całego silnika. Całego silnika i całego samochodu ogólnie. Bo jak patrzę, to wszystkie te przeguby, nie przeguby, to jest wszystko kurde do wymiany. Wszystko do wymiany tu jest. Nawet ten skrzynek to jest do wymiany. Rozduszniki, wszystko to było do wymiany. No, teraz. O, o. Dobra, wymiana. I teraz nowy. Cyk. Cyk, cyk, cyk. No i dobra, gitara. I wszystko już jest zrobione. Dziękuję, panoc. No dobra, wszystko zgodam, więc widzimy się za chwilę w kolejnym reperowaniu. Między dwóch. No i okej, mamy kolejne wezwanie. Znać i wymyję i wyeliminuj problem. Mój samochód ma duży przebieg i przy odpaleniu wydaje straszne dźwięki. Przy odpaleniu wydaje straszne dźwięki. Okej, czy coś może być w silniku? Rozrusznik może? Czy nie rozrusznik? Czekajcie. A, tutaj coś widzę. Brązowego. Czekajcie, tutaj coś widzę już. Przeguby widzę, tutaj będą do wymiany. Ale tutaj widzę chyba też, że tutaj jest rozrusznik chyba do wymiany. Nie mogę to zobaczyć, ale dobra. Trzeba chyba przeguby wymienić. Całe. A więc nie ma co gadać. Bierzemy się do roboty. Cyk. Tutaj trzeba to wszystko zdemontować. Cyk.
No i tutaj ten rozrusznik mnie ciekawi, czy gdzie go chyba podniosłem. Bo tutaj ten rozrusznik mnie ciekawi, czy on jest też do wymiany? Czy mi się zdawało? Bo przegłupy ja wiem, ale... Tutaj tego nie, ten jeszcze nie. To mogę sprawdzić, tego też nie mogę sprawdzić, okej. To mogę sprawdzić, też nie mogę tego sprawdzić, ale zajebiście. Nie, dobra, zdejmujemy. Zdejmujemy. I trzeba wymienić te przeguby walone. Zastanawiam się, czy to tylko te przeguby, czy jeszcze jedno coś będzie do wymiany więcej. Kurde, nie mogę tego tutaj ten... Zobaczyć, zbadać, ale nie mogę. Dobra, czekajcie, przeguby trzeba kupić. Nie wiem, czy to mi jakieś w tym używanych. Czekajcie, przeguby. Nie mam przegubów. Boże, nie chciałem przegubów. Chciałem tak wyjść. Czekaj, dajcie mi część nowe. I przeguby. Gdzie są te przeguby? Przegłodnia, nie. Nie mam przygód. Halo. Czy mi się zdecydzę, że nie ma przygódów? Nie, jest przygód. Dobra. Myślę, że ich nie ma. Dobra. Teraz muszę zamontować nowe. No dobrze, myślałem. Do przygódy. Tylko przegłupy, czy coś jednak jeszcze więcej będzie tego wymienienia w cztery dupy. Cyk, nawiutki, nieśmigany. No dawaj, coś jeszcze tu jest? Nie, tylko przegłupy. To w sumie spoko. W sumie mi tego chyba to pasuje. Mi pasuje tylko woda, żeby zrobić, ale się nie nadobić. No. Żeby zrobić, ale się do tego przy tym nie narobić. Taka właśnie robota lubię. Cyk, cyk. No i dobra. Wróć do warsztatu, wróć. No i dobra, widzimy się za chwilę w trzecim i ostatnim już naprawianiu. No i dobra, trzecia i ostatnia naprawa. Sprawdź wydech. Podczas jazdy na wyboistej drodze trafiłem na coś twardego, zakładam, że jest jedna z rudów wydechowych, jest uszkodzona, sprawdź to. Zapłata 200 dolarów, okej, czyli trzeba podnieść tego minivanika, że tak to określę. I tak, zaglądamy, co tutaj jest do wymiany. Tutaj jest spoko. O, tutaj jest. Tutaj jest spoko. I tutaj jest spoko. Dobra, czyli to trzeba ogólnie tylko doda wydechowa środkowo. Tylko trzeba wymienić. Okej. No i znowu taka robota, żeby zrobić raczej nie narobić. I to pracuje. I teraz szukamy tej rudy wydechowej środkowej. No tu jest środkowa, 100 dolarów. No i 100 dolarów będę na pozie. I 100 dolków na plusie będę. No i spoko. Teraz trzeba to wszystko zdemontować. Myślę, że to wszystko po kolei zdemontować. Cyk. Ja tak to już będzie 12 sił. Pewnie będzie 16. No, będzie 16 śmiało. No, i teraz zakładamy nową rurę. Piękną nową rurę, jeszcze nie śmiganą. Prosto z jakiegoś tam sklepu samochodowego. No i dobra. Cyk, cyk, cyk.
Boże, nie chciałem tak. Chciałem się cofnąć, a wyszło jak zawsze. Cyk, cyk, cyk. No dobra. I końcowa duda. I wydech końcowy. No i dobra. I jest chyba wszystko już zrobione. Jeśli mi się dobrze wydaje, to już wszystko powinno być zrobione. No tak, coś w montażu. Co jest zrobione? Jest zrobione. No i okej, ludziska, więc udało się naprawić 3 samochody w sumie. Tak więc mechanikę może będę. Może się załapię na jakąś mechanikę, zobaczymy. Ale to już w następnym odcinku zobaczymy, czy dalej będę mógł być mechanikiem, czy nie. Tak więc słuchajcie, ja wam dziękuję za uwagę, jeśli wam się odcinek spodobał i chcecie więcej takich z odcinków, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, zostawcie dzwoneczek i dziękuję wam za obejrzenie, trzymajcie się do następnego odcinka, na razie. Yeah.